Hej, cześć, witam serdecznie. Ja jestem Arkadiusz. Gwint, wiedźmińska gra karciana. Królestwa Północy. Strzałeczka, wersja druga. Po kolei. Medyk polowy. Wskrześ losową brązową w jednostkę inną niż nieuleczalna. Gramy tę kartę dwukrotnie. Dodatkowo redański rycerz. Jednokrotnie taki bonusik. Ciri, Geralt. Zwiadowca rębaczy, wskaż swoją brązową jednostkę na polu bitwy i zagraj jej egzemplarz stali. Dodatkowo zwiadowca niebieskich pasów, zwiększ siłę jednostki innej niż złota po swojej stronie o 4. Sheila de Tancerville, zmniejsz siłę jednostki po stronie rywala innej niż złota o 4, czyli ten nam zwiększa, ta zmniejsza po stronie przeciwnika Shani, która nam wskrzesi jednostkę i przemieni ją w złotą do końca rundy lub do momentu jej usunięcia. I rząd główny, że tak to określę, kaedwański inżynier oblężniczy, zwiększ 3 siłę jednostek dwukrotnie. Balista, zmniejsz siłę jednostki po stronie rywala innej niż złota o 3. Trzykrotnie gramy sobie balistę. Wzmocniony trebusz, co jedną turę zmniejsz siłę losowej jednostki innej niż złota po przeciwnej stronie o 1. Gramy trzykrotnie. Yennefer, która oczywiście będzie nękać przeciwników razem z trebuszami. Co się tyczy kart specjalnych, Piorun, Alzura, karta specjalna oczywiście, Brzask, dwukrotnie, Rozdarcie, Ruch Dowódcy i Pożoga. Zobaczmy, jak to się sprawdzi. Dzięki umiejętnościom Królestw Północy oczywiście jest zmiana plus 2 do siły karty, która jest złota. Mamy tych złotych kart kilka. Ciri, mamy Geralta, mamy Yennefer, Klątwy i mamy oczywiście Shani, która przywoła kartę i ta karta również stanie się złota, czyli mamy tych kart 5. Mimo, że w deku można posiadać maksymalnie złote karty 4 i 6 srebrnych. Zobaczymy, czy ten dek się sprawdzi. Nie można w nazwach stawiać kropek, chyba. Tak, nie można. Można używać tylko literek, cyferek, ewentualnie spacji. Taka ciekawostka, bo tutaj oczywiście powinna być kropeczka. Wyglądałoby wtedy bardziej pro, jakbyśmy tu wstawili kropeczkę. A jeszcze jakbyśmy tu wstawili kropeczkę, to już w ogóle. To już w ogóle by był po prostu fantastyś. Mamy problem z odnalezieniem przeciwnika. Ciekaw jestem, do ilu można oczekiwać. Minuta 30 bodajże i wtedy wraca do poziomu wyboru talii. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. O! Nie zobaczymy jednak. Triss, zaklęcie motyli. Też mocna karta. Zwiększ siłę wszystkich jednostek twojej ręce innych niż złote o 2. Kurczę, będę musiał sobie to pomyśleć nad czymś takim. Naprawdę duży plus. Okej, okay. Potwory. Naprzód! Do boju! Potwory oparte na pogodzie i to jest trochę słabe. Dobrze byłoby trafić jakiś przełom. Pożogę na razie wyrzućmy. Co tutaj mamy? Mamy Shani, mamy trebusz, mamy balistę, mamy Geralta. Okej. Okay. Nie będzie problem w momencie, kiedy on zagra pogodę. Będzie problem, żeby się odwinąć. To pierwszy, my pierwsi. No dobra, w takim razie Ciri. Nie rozśmieszaj mnie! Zadziałała umiejętność. Dagon, stwórz i zagraj kartę trzaskający mróz, gęsta mgła, ulewny deszcz lub brzask. Może być też to dek oparty na... No właśnie. Czy to było mądre zagranie tego i nie tworzenie niczego? No nic, nie wnikamy. Cały czas pamiętamy o tym, że ten rząd jest naszym kluczowym rzędem, a on posiada umiejętność rzucenia tutaj deszczu, który będzie stanowił problem. Zróbmy w ten sposób. Oho, będzie konsumpcja? Nie, tu jakiś buff. Ok.
Okej, okay, skoro ty buf. Elfy, do piachu! To my też buf. No właśnie, to jest to, o czym wspominałem. Będziemy mieli problem, żeby się tutaj odwinąć. No, jesteśmy już po zawodach, tak naprawdę chodzi. Pogodynka jakaś. Okej. Okay. Pytanie, czy na pewno? Na pewno. Baba wodna odpadnie. Necker odpadnie. Neckery sobie skopiował. Że tutaj powinniśmy następną turę spokojnie sobie poradzić. Myślę, że pojawią się tu jeszcze jakieś jednostki, które pożerają. Okej, okay, taki bonusik nam doszedł. No i mamy w razie czego, jakby było z pogodą coś nie tak. Oczywiście czyste niebo, jest gitara. O. Tylko tyle, że tutaj nie użył swojej umiejętności. Aha, wyczuwam kłopoty. Kolejny przełom. Jest Glak. No dobra, skoro ty jedziesz z Glakiem, to my sobie polecimy z rycerzem. Zarajowita! A to ciekawość. Pies! A spokojnie. Nawet jeżeli będzie próbował zagrać pogodę, to te jednostki u niego spadną też na jeden. Nie ma problemu. Niestety tą kartę posiadamy jedną. Zgrupujemy sobie. Wyrzuć mi to robactwo! Będzie umiejętność. A jednak dobrał kartę. No nic, niestety musimy tu kogoś wskrzesić w takim razie. Ewentualnie odrzucić sobie jego potwory. Jesteśmy trochę do przodu. Zawsze będziemy jeszcze mogli sobie użyć Szani. On już nie ma tej umiejętności swojej. Buf! Okej. Okay. Aha, kłopoty idą! To u niego zostanie. Czyżby golem? To akurat nas specjalnie nie wzruszyło. Teraz pytanie, kto dojdzie? Jeżeli nie dojdzie nikt, kogo będziemy mogli rębaczem przywołać, to troszeczkę będzie problem. Okej, okay. Nie jest źle. Powinniśmy sobie poradzić. Tylko tak, jeżeli Szani kimś przyzwiemy, to automatycznie zrobi się ta karta złota. Jest wojna, to muszą być wojny. Teraz w takim razie, kogo byśmy chcieli przywołać? Trybusza niego tutaj nęka. Zobaczmy, co trafił. Oho, zawahania widzę. Czyli pewnie mogła być to jakaś pożoga albo coś w ten deseń. No ale zniszczyłby swoją jednostkę, także. Dobra gra. Okej, okay. Nie było to jakieś emocjonujące za mocno. Ale zwycięstwo jest zwycięstwem. Zobaczmy sobie kolejny meczyk. Szybko nam odnalazło przeciwnika, to dobrze. Bliskie starcie, lojalne, nilfgaardzki rycerz naturalnie. Jakieś ostatnie słowa. No i po raz kolejny potwory, tylko tym razem na Eredinie. Poziom przeciwnika wyższy niż nasz, czyli spodziewam się dobrej gry. Okej, okay, piorun, róg, pożoga. Trzykrotnie balista. Przydała nam się tutaj jakaś... Żogę sobie zostawię.
zdarcie. Zobaczymy. Spocjony tryb już też jeden usuniemy. Okej. Okay. Dwie złote karty, nie jest źle. Szani do wzmocnienia i do... O, zaczyna się. Balista? Czy może lepiej polećmy sobie we wzmocniony trebusz? Golem, pamiętamy, po usunięciu tworzy dwie karty mniejszy golem. Okej, przyzwał swoich jeźdźców. Będziemy ich oczywiście tyrać. Pytanie, czy on nie trafił tutaj jakiejś pogody. Jak trafił pogody, zawsze będzie ten problem, że jeżeli na jeden rząd wejdzie, no to jest problem. Chcemy wygrać to. Aha, okej. Okay. Sprawa się wyjaśniła. Jedziemy kolejny meczyk. To było dosyć szybkie. Te trebusze potrafią tutaj zamulić klimat, bo czasami właśnie te zwycięstwa opierają się na tym jednym punkcie, a ten trebusz jednak ten jeden punkcik potrafi nam na naszą korzyść zagrać, strzelając. Jeżeli tych trebuszy są oczywiście większej ilości niż sztuk jeden, to wtedy to się wszystko rozbija o ilość trebuszy. Król Bran. Możesz odrzucić do trzech kart stali, przetasuj talię. Też mocna umiejętność. Wyrzuć mi to robactwo! Okej. Okay. Mirror match. Do boju! Po raz kolejny pożoga, po raz kolejny zwiadowca rębaczy. Oko, kalwański inżynier. Maszyny balisty. O, Shilla de Tancerville. Po raz pierwszy. Odrzucę sobie pożogę. Rzucę sobie brzask i zostawię teraz tak, jak jest. Geralt się przyda, Ciri się przyda. Myślę, że to będzie dobra ręka startowa. Przeciwnik również wymienił kilka kart. No i zobaczmy, czy trafimy na coś na trybuszach. Od czego byśmy mogli zacząć? No, my rozpoczniemy od trybusza. Brakuje tutaj jakiejś jednostki, która mogłaby cokolwiek nam przywrócić w następnych turach. Mam tu na myśli nawet Shani. Przeciwnik się zastanawia. Oczywiście będziemy wzmacniać trebusz. Chyba że poleci teraz, nie wiem. Zaraza. Na przykład. Przegrupować się! Kto na przykład? Na przykład oczywiście Yennefer, klątwy. Ja to już nie mam się. Dobrze, tutaj zagrał sobie takich pacjentów. Będą lekko tyrani. Sobie polecimy z konikiem. Niech żyje, żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kij. Możemy ich teoretycznie pomału niszczyć. Chociaż wolałbym poczekać, aż się zaczną bufować. Nie ma na co czekać. Rozumiem. Oddaj się, oszczędzisz mi czasu! A tu widzę dobry, szybki przeciwnik. To znaczy szybko podejmujący decyzję. To mi się podoba. No i zobaczmy, kogo nam ciekawego dobierze. Mógłby być to ktoś, kto nam przywróci jednostki z cmentarza. Brzask niekoniecznie. Trebusz. Możemy za pomocą brzasku dobrać kogoś. Mamy Geraldinia, możemy sobie tutaj zbufować kogoś. Tego możemy sobie użyć. Tego możemy użyć, żeby przywołać, ale na cmentarzu już mamy wzmocniony trebusz. Shilla de Tancerville będziemy mogli kogoś porobić. No właśnie, na przykład tych gości. Polityka mnie nie interesuje. W ogóle. Nie jestem zainteresowana polityka wcale.
Czego chcesz ode mnie? O, będzie przywrócenie. Raz za wozem, raz na koźle. No dobrze. Jedziemy z kolejnym trybuszem. Nie pocisz się w tej kurcie? A, myślałem, że jeszcze raz tych dobierze. To byłby wtedy problem. Dobra, ufujemy się. Barani ubie. O kurczę, to był chyba błąd. Czego chcesz ode mnie? Pomyliłem się jednostki. Nie masz czego do żarcia? Mam głodny kilku. Mocno się tutaj teraz ufował przez ten mój błąd. Chciałem użyć najpierw tego. Kłopoty idą. Później za pomocą tego przyzwać tego, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wyrżnąć mi to robactwo! Mam głodny kilku. Troszeczkę ich się tutaj namnożyło. Dobra, zobaczmy, kogo nam dobierze z przełomu. Niech będzie. Wiedziałem, mówiłem ci, barani ubie! Oczywiście sobie skopiujemy jeszcze jedną. Naprzód! Do boju! Maszynę naszą. Co się dzieje? Będą przełomy. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiaj. Teraz pytanie, czy jestem w stanie się tutaj odwinąć? Teoretycznie mógłbym zagrać jeszcze sobie Geralta. To twój zły dzień. I zobaczyć jego... Okej, kurczę, udało się. Myślałem, że tutaj jeszcze dwie karty na ręku miał. Że nie damy rady, a jednak. Walczymy do samego końca. No dobra, co, czwarty meczyk? Nie, myślę, że wystarczy. Trzy meczyki to jest góra. Nie ma sensu przedabrzać. Oczywiście otworzymy sobie jeszcze beczułki, czyli strzałeczka wersja druga, jak najbardziej funkcjonalny deck. Klient ma zawsze rację. Zobaczmy, co ciekawego nam teraz wypadnie. Z beczułeczki. Sklepa tkwi w naturze. Otwieramy. A w środeczku? W środeczku wszystko zwykłe. Kajedwański setnik. Zamieć. Nie pamiętam, czy ja miałem zamieć. Yes. Komandos niebieskich pasków kolejny. O, tutaj proszę bardzo, nam się trafiło teraz. Mistrz mistrzów, jeżeli wrzęcie z tą jednostką nie ma żadnych innych odkrytych jednostek, zwiększy jej siłę bazową o 2 na początku twojej tury. Dla Skelliget karta, spoko. Wybierz 3 sąsiadujące jednostki, zablokuj je lub odblokuj, jeśli nie są złote. Zablokowana jednostka straci wszystkie umiejętności. Itchlin Aegli, karta dla Skojatel. Zablokuj lub odblokuj jednostkę inną niż złota, zablokowana jednostka straci wszystkie umiejętności. Czyli to jest taki tasak, tylko dla Nilfgaardu. Powiem tak, te za często się nie widuje, tego też za często nie widziałem. Tego mistrza mistrzów widziałem. Wezmę sobie dla Skellige, czemu nie? Okej. No, jest troszeczkę taki krótszy odcineczek. W związku z tym, że po prostu szybko nam się udało zwyciężyć. Deck wydaje mi się całkiem spoko, można sobie tym popykać. Jeżeli oczywiście chcesz być na bieżąco, to zasubskrybuj kanał z serią Wiedźmin. Wiedźmin? Z serią Wiedźmin naturalnie również. Z wiedźmińską grą karcianą Gwint naturalnie. Oczywiście liczę na jakiś komentarz, czy tutaj coś można by było dodać, ująć. Wydaje mi się, że to całkiem spoko poszło. Nie użyliśmy ani razu pożogi, nie użyliśmy ani razu rogu dowódcy. Nie użyliśmy tak naprawdę piorunu. Pioruna? Czy ja miałem coś takiego jak... Miałem coś takiego jak zamieć, okej. Ale... Kurczę, faktycznie już tych kart mi się troszeczkę nazbierało. Dobra. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do wkrótce. Na razie, cześć.